Cześć, dzisiaj Wam pokażę Linuxa, który w zasadzie jest przeglądarką internetową. Troszeczkę dziwny system. Ja wiem, teraz słabo to widać, ale zaraz zmienimy kadr i wszystko dokładnie sobie zobaczycie, pokażę Wam. Na razie chcę powiedzieć parę słów. System, który jest alternatywą dla Chrome OS-a. Chrome OS-a nie wszędzie zainstalujecie na komputerze, a ten system zainstalujecie na każdym komputerze. Tak. Jak ten system się nazywa? Cloud Ready. To teraz sobie zmienimy kadr i co nieco Wam pokażę, jak to wygląda. Okej, mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć, coś tam zobaczycie. Ja wiem, nie są idealne warunki, ale nie mam karty do przechwytywania obrazu, żeby zrobić to troszeczkę w innej formie. Tak jakbym chciał, by było najlepiej zrobić. A tutaj niestety OBS-a nie uruchomimy na tym systemie. Zacznijmy od tego, że to jest, jak zobaczycie sobie, mamy takie okno. I tak, naciśniemy tu na kółeczko, coś takiego nam się rozwija. Czyli wyszukiwarka. Rozwiniemy tutaj jakieś dodatkowe gierki, tutaj to, ale to jest wszystko odbywa się w formie przeglądarki. To, co instalujemy w przeglądarce, zaraz Wam pokażę. Tak jak mamy tutaj przeglądarkę. Dobra, to są jakieś tam moje strony i wyjdziemy sobie tutaj. Mamy te wszystkie aplikacje, co możemy korzystać. Google Play, sklep. O, naprawdę tego jest sporo. Czyli ten komputer teoretycznie do pracy nadaje się na internetu, YouTube'a, filmów, oglądania. Nie ma z tym żadnego problemu, żeby odtworzyć. Stadia nawet jest, tak jak wszystko widać, to te wszystkie aplikacje są. Arkusz kalkulacyjny, dokumenty, prezentacje. Te akcesoria, te narzędzia Google'a naprawdę są świetne, bo tu można wiele osób pracować nad jednym projektem, naprawdę. Do takiej pracy biurowej są świetne, niż Office'a. Sam się przekonałem parę lat temu o tym. Tak samo mamy tu dostęp do wiadomości, do Edge'a. Jak widać, że można sobie tylko Edge'a odpalić. O, proszę bardzo, nam się otwiera. Myślę, że tu chwilkę to potrwa. Na tym sprzęcie, bo ten internet tutaj, trochę karta sieciowa nie jest zbyt mocna. Więc tutaj sobie Edge'a to sobie może podarujemy, bo to już jest specyficzne, że to są te mapy. Ale na przykład sobie wejdźmy na YouTube'a. I tutaj YouTube się akurat otwiera, a mój prywatny, ten co pierwszy miałem konto założone na YouTubie. Działa, chodzi przyjemnie, nie ma z tym problemu. Załączmy sobie coś, tylko ja najpierw zrobię jedną rzecz. Dźwięk wyłączyłem, że nam nie przeszkadzał. Dobra, niech będzie to, będzie bardziej wymagający materiał, bo to w 4K. Zobaczcie, chodzi. Chwilowo tam się trochę to, ale musiałem pyk. Normalnie ten system bardzo ładnie chodzi, odtwarza się wszystko, reklama. Jak sobie pominiemy przyjaciół. Jest, działa, chodzi i wiadomo, jaka grafika taka jest, jaka jest. Zaraz zobaczymy, w jakiej to jest rozdzielczości śmiga. Ale tutaj to jest 720p. A jak sobie wiem na 1000, to Full HD. I już się zaczynają schody. Ale to nie jest wina systemu, tylko tego komputera. Więc w 720p otworzymy, nie ma z tym problemu. Dobrze, tak jak mówiłem, tutaj sobie jeszcze wejdę na kolejne rzeczy i na przykład, tak jak mówiłem Wam, można sobie tutaj wejść
play, ale to nie chciałem w ogóle playa uruchamiać. Kontakty czy sklep, nie ma z tym żadnego problemu. Wiadomości na przykład. Czyli mamy wszystkie wiadomości, możemy sobie poczytać też. Bardzo fajnie, przyjemnie dla ludzi, którzy tylko chcą przeglądać internet, oglądać filmy, jakieś Netflixa sobie odpalić. Bardzo fajny system, prosty. I co jest ważne, wchodzimy tutaj, mamy tutaj całe ustawienia i tu mamy całe menu. Jeżeli go sobie odpalicie, ten pendrive'a, ten system w komputerze, będzie tu taka ikonka zainstaluj w tym miejscu. Klikacie, instalujecie sobie ten system. Jakbyście szukali, jak go zainstalować. I tu mamy wszystkie ustawienia od Wi-Fi, kontakt, Bluetooth, personalizacja. Bardzo prosty sposób, bardzo fajnie to zrobione jest. Co jest ważne, to jest z telefonem zsynchronizowane. Wszystkie informacje można zsynchronizować z telefonem i mieć tak jak w telefonie. Kontakty, wszystko można ładnie to sobie zrobić, współpracować z telefonem. Prosto, wygodnie, ciekawie. Myślę, że jak korzystacie z przeglądarki Chrome, to się odnajdziecie. Na tyle, bo coś więcej to warto było komputer podpiąć do karty do przechwytywania obrazu, na innym komputerze ten system odpalić, włączyć kartę do przechwytywania obrazu i OBS-em przechwycić, konkretnie go omówić. Wiem, pobieżnie pokazałem ten system. Bardziej chciałem Wam zwrócić uwagę, że coś takiego jest, że coś takiego można zainstalować alternatywę dla Chroma. Bo tutaj powinienem zainstalować ten laptop na jakimś laptopie, na przykład, który ma HDMI, przechwycić to kartą do przechwytywania obrazu swoim komputerem, który za mną stoi. Tak, żeby to porządnie omówić, usiąść i Wam wszystko ładnie przedstawić, omówić każdą z opcji, etc., etc. Ale temat nie mam tego na celu, bo nie mam takiej karty do przechwytywania obrazu, więc... I pamiętajcie jedną rzecz, żeby pisać mi w komentarzu o jakieś ciekawe propozycje odcinków. Bo ten odcinek bez komentarza by nie powstał. Czy Linuxów, czy jakichś innych rzeczy. Rozważę, przemyślę, zobaczę, czy w ogóle będę w stanie coś takiego zrealizować. Jak będę w stanie zrealizować, to zrealizuję. Tylko żeby nie było, że wy piszecie, a ja nie robię tego typu odcinków. Poza tym nie mam możliwości, czasami nie jestem w stanie. Po prostu ten temat mi nie leży na przykład, etc., etc. Dobra, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, dzwoneczkę, napisz mi komentarz jakiś zajebisty. Na razie, cześć, pa.